No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnej serii Zagrajmy Wy na moim kanale. Jeżeli śledzicie mojego fanpage'a na Facebooku, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, cóż to jest za tytuł. Jeżeli nie, zaraz postaram wam się to przybliżyć. Otóż swego czasu na moim fanpage'u przeprowadziłem ankietę, można powiedzieć referendum, z którego w jednoznaczny sposób wyniknęło, że chcielibyście, ażebym nagrał seryjkę poboczną z tytułu, jakim jest Limbo. Postanowiłem odpowiedzieć na takoweż zapotrzebowanie. No i jestem, i to jest cała wykoncypowana historia. Nie znam tej gry, nie wiem o niej totalnie, kompletnie nic. Przed chwilą ściągnąłem ją ze Steama, zainstalowałem, nie oglądałem żadnych gameplayów, więc będzie to Zagrajmy 100% na ślepo. Ale na dobry wstęp pragnę zauważyć, że seria jest serią poboczną. Co to oznacza? Oczywiście grę postaram się przejść od początku do końca. No, prawdopodobnie mi się to uda, niemniej jednak będzie się ona pojawiała w nieregularnych odstępach czasu, to raz. A ponadto, no nie wiem jak często się będzie pojawiała, będzie to uzależnione od was. Jeżeli wam się spodoba, będzie częściej, jeżeli wam się nie spodoba, będzie rzadziej. Na dobre zakończenie opowiem wam jeszcze kilka słów na ten temat, co to jest w ogóle za produkt, a potem wsiąkniemy w mroczne knieje Limbo, które są widoczne w tym momencie na ekranie. Jest to logiczna platformówka. Chyba mogę użyć takiego określenia. Będzie tutaj troszeczkę ekwilibrystyki, chodzenia, biegania, skakania, nie tak jak w typowym Mario, a wszystko będzie okraszone dosyć wymagającymi zagadkami logicznymi, których rozwiązywanie umożliwi nam przejście dalej. Będzie w tej serii troszeczkę główkowania, być może się ośmieszę, jeżeli nie będę wiedział czegoś oczywistego, nie będę wiedział jak przejść dalej, tak jak mówiłem, w tytuł nigdy nie grałem, a z tego co słyszałem, zagadki naprawdę bywają dosyć trudne, ciekaw jestem jak mi to wyjdzie. Czym ten tytuł wyróżnia się z grona pozostałych? Po pierwsze tym, co wam się zapewne już rzuciło w oczęta, czyli dosyć nietypową, awangardową oprawą wizualną. Wszystko jest utrzymane w takiej dosyć ponurej, dekadenckiej, szaroburej tonacji kolorystycznej. Ponadto kolejną rzeczą, o jakiej warto wspomnieć, jest sam poziom trudności, który z tego co zasłyszałem jest dosyć wysoki, w związku z czym gra stanowi dla nas wyzwanie i co ciekawe, zazwyczaj przejście z lokacji do lokacji jest okupione wręcz setkami śmierci. Pamiętacie kawalkadę zgonów z Dark Souls? Tutaj podobno jest podobnie. Wszystko wskazuje na to, że bez przerwy będzie nas coś miażdżyć, rozgniatać, ciąć i zżerać. No, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No i co? Chyba przygoda się zaczyna. Aha, to już jest gra, tak? Wow. No to spoko. Włączyłem grę, ale naprawdę, serio? Aha, czyli mam menu dopiero jak nacisnę Escape. Ja w tej grze nie miałem żadnego menu startowego, kminicie? Włączyłem ją, zainstalowałem i od razu przeszło do gameplayu, ale dziwne. Aha, czyli nawet nie mogę poziomu głośności ustawić, ani grafiki. To nie wróży najlepiej, ale dobra. Nie będziemy się tutaj zamartwiać drobnostkami technicznymi. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu i czy będziemy się świetnie bawić przy tym tytule. Jak mnie mam, muszę po prostu gdzieś przejść. Jestem w jakimś lesie, czarnym dupowiu. Nie zabiłem się. Już to jest jakiś sukces. Czy to były kolce? Chyba tak, chyba bym się na to nabił. Nie widziałem żadnych gameplayów, tak więc tak jak mówię, no będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Nie wejdę, już mam problem. Haha, widzisz Stefan, tak to się robi. Dobra, czyli na razie bez specjalnych problemów, ale to jest dopiero początek gry. Myślę, że w przyszłości może ona faktycznie być dosyć wymagająca. Ciekaw jestem, ile zaliczę zgonów. Nie wiem czy pamiętacie, ale jak kiedyś przechodziłem Dark Souls 1, no to faktycznie tych zgonów było troszkę. To wręcz szło w prawdziwe setki. Ciekaw jestem, czy tutaj będzie podobnie, czy jednak to jest lekka przesada. Okej. Tak miało być, jak nie mam nic nie zdubycyłem. Mogę tu wejść? Mogę. Szczerze?
ta mgła troszeczkę przypomina mi gęsty klimat Silent Hilla, Homecoming. Ogrywałem go na starym kanale, nie wiem czy pamiętacie. Świetny tytuł. No dobra, gdzieś dopłynęliśmy. Ogólnie troszeczkę się boję tego tytułu. Niezwykłem na kanale nagrywać gier logicznych, w związku z czym, no nie wiem, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Jeżeli dobrze, to kto wie, może w przyszłości jeszcze inne gry tego typu się pojawią. Czy ja to mogę jakoś przepchnąć? Mogę! Dium! Proszę bardzo, jak jestem ponadprzeciętnie inteligentnym. Elegancko. I co, i teraz tam doskoczę, tak? Super. Na razie idzie piknie. Zobaczymy jak będzie potem. Jak mam skoczyć? A, w ten sposób, dobra. Rozumiem. Też jestem bardzo ciekaw, jak wy zareagujecie na podobny tytuł, no bo chyba logicznym jest, że w takiej grze to raczej nie będzie specjalnie wielu ciekawostek, bo o czym tutaj mówić? Mógłbym mówić o różnego rodzaju rzeczach, jak podobne tytuły w historii świata gier. To nie wygląda bezpiecznie. Już wyciągasz rączki, czyli mogę to po... No dobra. Haha, widzicie? Nie ze mną takie numery, Brunner. Ja nie umrę tak po prostu. Łatwo się nie oddam. I łatwo się nie poddam. No, tak czy inaczej, o czym tutaj mówić? No, jakieś ciekawostki na pewno bym znalazł, ale myślę, że w grze logicznej to się głównie właśnie na rozwiązywaniu zagadek trzeba skupić, a nie na ględzeniu. Bo jeżeli będę ględził, to zacznę potwornie lamić. Gdybym tą grę już znał i spodziewał się... A, tu jest znowu taki kibelek. Spodziewał się tego, co mnie spotka, no to wtedy mógłbym się bawić w opowiadanie wam o różnych rzeczach. Ale myślę, że to by się troszeczkę mijało... No nie, no nie doskoczę. Czy to może być tak posrane, żeby to o to chodziło? Nie mam pojęcia. Chyba, że tam coś dalej jest. Zaraz zobaczymy. Nope. Zatem spróbujemy czegoś innego. Wielu youtuberów, co ciekawe, tak nagrywa podobne tytuły, że właśnie ogrywa je na początku samemu, a potem nagrywa to na YouTube, przechodząc grę na lajcie, na luźnego Wacława i mówi: co w tym trudnego, prawda? Nic takiego nie widzę. No ja wychodzę z założenia, że takie nagrywanie podobnych tytułów jest po prostu bezsensowne. No dobra. Tak jak mówiłem, gra nie szczędzi nam pułapek, tak więc myślę, że co najmniej kilkadziesiąt razy w niej zginę. Prawdopodobnie nawet więcej, no ale czas pokaże. Ale liczcie zgony, jestem ciekaw ile zgonów zaliczę. Jak na razie idzie pięknie. Wszystko ominąłem. Wszystkie pułapki. No, tak czy inaczej myślę, że nagrywanie podobnych gier w momencie, kiedy już tą grę znacie, wiecie czego się spodziewać, wiecie jak rozwiązać daną zagadkę, nie ma sensu. Bo tutaj właśnie o to chodzi, żeby troszeczkę pogłówkować, żeby się zastanowić. Czemu tu są muchy? Czyżby ta woda tak pośmierdywała? Teraz, bo tam była jeszcze jakaś taka lina, nie? Czy jakbym tą skrzyneczkę tam przesunął, tylko że no nie wiem, czy jej za bardzo nie wsunąłem już. Chłopczyku! What? Ja się udusiłem? Damn! Dobra, jestem epicki. Już mamy pierwszą śmierć. No dobra, no nie sądziłem, że się uduszę. Czyli wiemy, że nasz chłopczyk nie potrafi pływać. To jest całkiem użyteczna informacja. Więcej takiego błędu nie powtórzę. Gra wydaje się być całkiem realistyczna w swojej mechanice i dość brutalna. Czy mogę teraz? Mogę. Czyli coś tu musi być, no bo inaczej twórcy gry. Mogę to rozhuśtać, super. A możesz się odwrócić na tej linie? Chyba nie. Czyli coś tu musi być, bo twórcy gry nie daliby mi możliwości wejścia na gałęzie, gdyby tutaj była figa z makiem. No stary, jesteś jak Tarzan. Prawdę mówiąc, Tarzan był pierwszą platformówką w moim życiu, przynajmniej z tego co pamiętam. Aha, czyli mogę kłodę stąd, no dobra. No dobra. Połamałem nogi. God damn it! Dobra, liczmy to jako druga śmierć. Okej, okay, czyli gra jest naprawdę realistyczna i trzeba ją traktować jak prawdziwe życie. Nie wchodzić do wody, bo nie mamy tutaj stroju do płetwonurkowania. Nie skakać z wielkich wysokości, bo nasze kości również są dosyć mocno ludzkie i tego nie wytrzymamy. Dobrze wiedzieć.
No, o czym to ja ględziłem? Nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak Tarzan. No, wsi widzowie z pewnością nie kojarzą, bo to jest bardzo stara gra. Ja ją pamiętam z mojego okresu naprawdę wczesnego dzieciństwa, początek podstawówki, coś ten deseń. Nie wiem, ile mogłem mieć lat, 9, może mniej. Tak czy inaczej, to była chyba pierwsza taka platformówka z prawdziwego zdarzenia, w jaką grałem. Oczywiście nie licząc gier na Commodore. Muszę przyznać, że Tarzan był świetny. Jak na tamte czasy miażdżył psychikę pod względem oprawy audiowizualnej. Mogę jeszcze wyżej wyjść. A co tu będzie? Jaki jestem sprytny! Jaki przebiegły! Dobra, przyznam się. Nie będę owijał w bawełnę. Wlazłem tam przez przypadek. Wcale się nie spodziewałem, że coś tam będzie. No, ledwo. No dobra, na razie mamy na swoim koncie dwie śmierci. Ciekaw jestem... Uj! O, dobra. Ale czy ja taką kłodę przepchnę? Przepchnę. Ma się tego muła. No. Nie o to chyba chodziło. Pchaj miło! Jop twój mać! No dobra. Na razie zagadki są dosyć łatwe, ale z biegiem czasu podobno dosyć szybko się to zmieni. Tak więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o sam klimat gry, na razie bardzo mi się podoba. Gra jest troszeczkę creepy. Nie do końca... Oj! Jezus! Czy to jest pająk? No dobra, no nie jestem głupi, tam nie będę wchodził, na pewno mnie zeżre. Oj, 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 oj! A ty łajzo. Tutaj mam pułapkę, tylko jak ją ściągnąć? Tak to przecież nie doskoczę. No i pojawiają się pierwsze schody. Jak ściągnąć tą pułapkę? No stąd przecież nic nie zabiorę. Kłody tutaj nie wtargam. Nie ma szans. Raczej bym się tego nie spodziewał. Trzeba będzie pokombinować. Damy radę, ludziska. Nie takie rzeczy się robiło. Może tego pająka da się jakoś, nie wiem, tutaj zwabić, żeby wybiegł, żeby tą pułapkę ściągnął? Panie pająku! Proszę, proszę mnie nie zabijać! No ty jesteś słaby. O, chyba spadła. A, widzicie. Podoba mi się ta gra. Ja ogólnie przyznam szczerze, subiektywnie, prywatnie, niezbyt... Jezu, jak się wystraszyłem, aż podskoczyłem na fotelu. God damn it, nie tak to miało wyglądać. No dobra, mamy 3 śmierci na koncie, ale nie, to było chamskie. Nie spodziewałem się, że ona jako metalowy przyrząd ma jeszcze swoją soczystą siłę bezwładności. W momencie, kiedy przestajemy ją pchać, to jeszcze te kilka milimetrów sunie do przodu, w związku z czym przestałem ją pchać, a ona na mnie wleciała. Przynajmniej już wiemy, co się stanie, kiedy wejdziemy na coś takiego. Dzień dobry. Proszę tutaj, proszę tutaj. Uj! To musiało boleć. Jeszcze 2 szczękoczułki. Ale ty jesteś tępy. O nie, 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 nie! No szlak, ale ja jestem tępy. Okej, okay. Podobno tak właśnie wygląda cała gra. Każdy wasz błąd będzie związany z tym, że chłopiec zginie, w związku z czym no... Ale naprawdę, proszę was, ludziska, liczcie moje zgony. Chcę się dowiedzieć, ile razy podczas tej serii umarłem. Bardzo mnie to ciekawi. Bo w przyszłości będę ogrywał na tym kanale również Dark Souls. Jestem ciekaw, czy więcej razy umrę tutaj, czy w DS-ie. Domyślam się, że w DS-ie, bo DS-a się przechodzi, no ja wiem, no z 80 godzin. Ostatnio go przechodziłem, kiedy grałem. Coś w ten deseń. Natomiast ta gra podobno jest dosyć krótka i właśnie dlatego chciałbym z niej stworzyć serię poboczną. Jej przejście zajmuje, z tego co słyszałem, mniej więcej 3 godziny, w związku z czym no dosyć szybko można ją ukończyć. Ej, czekaj, 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 chłopie. Co ty taki napalony jesteś? No tutaj, tutaj. Aha, widzisz. Tak, to faktycznie był pająk. Ych, ohyda. Nie lubię pająków. Nie mam arachnofobii,
Zresztą nie mam żadnych takich potężnych fobii, że czegoś bym się tak potwornie bał, że nie byłbym w stanie tego znieść. Wszystkie fobie... Znaczy w ogóle nie mam fobii. Niemniej jednak wszystkie jakieś takie nieprzyjemności jestem sobie w stanie spokojnie zwalczyć. Tak więc... Jestem o tyle szczęśliwym człowiekiem, ale chodziłem kiedyś, co ciekawe, w liceum do klasy z dziewczyną. To nie wygląda fajnie. Skacz! Nie mogę skakać. No pierniczysz. Jak ja to miałem ominąć? Ych, ohyda. Idź mnie stąd, ty kartoflu, ty buroku, ty! Cmoknij mnie w bamboleo! No i mnie zeżar. Która to będzie śmieć? Chyba z piąta. No i sobie zrobił krupnioka na później. Dziamne herbatki, wasze zdrowie. Ale mogę się ruszać, co ciekawe. Czyli co? Czyli nie zginąłem, tak? To było calculated. Aaa, widzicie. Calculated. To wszystko było obliczone. Jak Tommy Jones w Ściganym. Tylko jak ja mam z tego kokonu wyleźć teraz? To jest niegłupie pytanie. Nie no, serio się pytam, jak ja mam z tego wyjść? Rozszarpać tego nie mogę. Może abym wleciał do wody czy coś? Ten dźwięk jest dziwny. Jeżeli gra jest zbyt cicho, to też was za to przepraszam, ale... Nie było ustawień głośności, w związku z czym no, nie mam tutaj miejsca na specjalne zmiany. Jak mam z tego wyleźć? Naprawdę mam tak chodzić? O to chodziło? Aha, no chyba nie o to chodziło. Dor. Tak, to chyba nie tak. To chyba nie tak to miało być. Tak mi mocznik podpowiadam. Dobra, tutaj mam jakiś głaz. Domyślam się, że to drewno na mnie spadnie, w związku z czym będę musiał uciekać. No, dokładnie. A to takie dosyć mocno logiczne zagadki, jak na razie. Chociaż i to są zagadki. Takie pseudo zagadki. To też jest... O kurde. Serio? A skąd ja miałem wiedzieć, że tutaj podłoża nie ma? Boże... Dobra, no tak będzie wyglądał cały ten gameplay, więc przyzwyczajcie się. No, tak czy inaczej do liceum chodziłem do klasy z dziewczyną, która miała skrajną, wręcz zaawansowaną arachnofobię, co objawiało się tym, że jak kiedyś kumpel... O kurde, pająk. Ja cię widzę, gnoju. Poszedł stąd. Poszedł stąd. No lezie za mną. Dziadostwo. Idź se stąd. Ty dziadu, ty. No zeżre mnie. O, jest, dobra. Jestem znowu cały. No i co z tą dziewczyną? No i jak kiedyś kumpel narysował takiego z dupy pajączka. No wiecie, no sześć nóżek, korpusik. Naprawdę on nie miał talentu do rysowania. To był taki pająk naprawdę na odwal się. Okej, przeżyłem. Więc nie jest źle. Tylko powiesiłem tamtego pana. Ale to mniejsza. Ta. To na mnie spadnie, jestem niemalże pewien. Tylko co to jest? Aha. Okej. Czyli nie tędy droga. No dobra. Tylko że ja muszę się na tym zawiesić, żeby przejść dalej. No właśnie. To jest ciekawe. A tamtego truchła jakoś nie mogę tutaj przytargać, jakoś przytarmosić, coś ten deseń? Nie bardzo. Kurde, czemu ja nie mogę... Nie, spróbuję zeskoczyć z tej liny najszybciej jak to tylko możliwe, tylko że teraz nie mogłem tego zrobić. Skocz! O, dobra, udało się. No, tak czy inaczej, kumpel naprawdę nie miał specjalnego talentu do rysowania i nawet nie starał się tworzyć tego pająka w sposób realistyczny. To był taki no z dupy pajączek, co tylko jako tako po łebkach pająka przypominał.
Ale mimo wszystko ta dziewczyna miała tak skrajną arachnofobię, że wpadła w taką panikę, kiedy go zobaczyła, bo położył jej tego papierowego pajączka na ramieniu. Wpadła w taką skrajną panikę, że musiała do szkoły przyjechać karetka pogotowia, bo ona normalnie nie była w stanie oddechu złapać. Tak więc to nie są żarty, coś takiego. Okej, już widzę, w czym rzecz. Tak więc ludziska... Uj, kurde, zlamiłem. A może nie. Tak więc ludziska, jak macie do czynienia z takimi ludźmi... Nie, no nie! Serio? Ale to jest chamskie. Tego się naprawdę nie da przewidzieć. To trzeba umrzeć w takim momencie, no bo jak to przewidzicie? Tak trochę siarą wieje. Musiałbym wrócić tutaj, ale przecież tego nie zrobię, to jest za wysokie. Podskoczyć? Nie wiem. Tak, trzeba było podskoczyć. Brzmi groźnie. Tak więc z takimi fobiami nie ma żartów, nie lekceważcie ich ludziska i jeżeli ktoś naprawdę ma skrajnie rozbudowaną fobię, to nie straszcie go, nie róbcie sobie żartów, bo w skrajnych przypadkach takie rzeczy można nawet przypłacić życiem. To mi wygląda na mechanicznego pająka. Uj! Co za gbur? To jest co nie dziwne. Chodź tutaj, gnoju! Chodź tutaj! Odpowiesz mi za to przed sądem wojskowym! Tutaj mogę coś... Aha, to, no to tak, okej, kminie. Tylko czemu on mnie straszył? Tego nie rozumiem. Już zaczyna się robić troszeczkę horrorowo. Ambient przynajmniej stara się. To nie brzmiało dobrze. Co? Serio? No dobra. Płonące opony, no super. Okej, od tego się nie podpalę, to już jest coś. Ziomek, daj se siana, co? Smoknij mnie w odbyta! Jaka wredna... To jest jakieś plemię. Ale ten ambient daje czadu, naprawdę. Zaczyna się robić horrorowo, bardzo mi się podoba. To jest właśnie fajne, że niby taka zwykła platformówka, ale jednak wprowadza jakiś powiew świeżości do gatunku, prawda? Jest mroczna, ma bardzo unikalną grafikę, ten styl. Tutaj nawet nie chodzi o samą grafikę. Wow. I jest dosyć przerażająca. To zdecydowanie nie jest dla małych dzieci. Nie mogę się po nim wspiąć, nie mogę. Ewidentnie jest tutaj jakieś ple... A szlak by cię, Kaziku, trafił. Ewidentnie jest to jakieś plemię, które jest do mnie agresywne. No, dziabni, dziabni. A teraz nie spadło, ale siara, wiecie co? No to nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić... Dor. Mój ponadprzeciętnie wybitny umysł podpowiada mi, że nie o to chodziło. Może w drugą odbiję. No szlak. No zwolnij tą pułapkę. O, dobra. Co? Nie. To jest jakiś... To jest... Nie, nie, naprawdę, nie. Teraz to mnie zniszczyłaś, gro, serio. Nie, to jest po prostu przesrane. Tutaj naprawdę chodzi o to, żeby umrzeć. I o nic innego, no bo nie da się tego przewidzieć. What? No dobra, no. Okej, dobra, spoko, rozumiem, dobrze. Rozumiem, czyli nie tędy droga. Nie, naprawdę. Bawię się przednio, nie wiem sam czemu, ale śmieszą mnie te śmierci. Aha, czyli tak też nie miałem zrobić. Okej. Spoko, ja to ogarnę, Kazik. Dzieciaku, daj mi tylko chwilę, może jeszcze tylko 5 razy ci utnę głowę, ale kiedyś to ogarnę, więc nie martw się. Wow, na milimetry, dosłownie. Dobra, czyli teraz chyba mam tutaj przejść, bo tam jest pułapka. Podoba mi się ta gra, naprawdę mi się podoba. Zresztą sami słyszycie, że świetnie się bawię póki co.
Jaki ruski odbyciok! Dawaj tą linę! Coś się tu w ogóle wyrabia. Powieszone ciała, czy to są kanibale, czy co? Nie, ale w tym momencie to gra mnie zniszczyła. To była... Jezus! Biegnij! Aha, no. Dupa, 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 dupa. W dupę jego mać. Ja tutaj naprawdę zacznę ginąć na potęgę. Dark Souls przy tym to jest chyba nic. No dobra. Cmoknij mnie, pająk, rozumiesz? Kurde, ściga mnie, wieśniak. No jak ja tam mam wskoczyć, bo tak trochę jakby nie rozumiem? Może on to musi przeważyć? A, dziękuję. Nie! Ostatnia! Nie! Ta gra mnie przeraża. No dobra. Jeszcze raz. Teraz będzie dużo lepiej, zobaczysz. Nazwę cię Rudy Janusz. Co ty na to? Rudy Januszu, zobaczysz? Nie no, dobra, nie przesadzajmy tak z tymi Januszami. Janusze są spoko. Załóżmy, że będziesz Mariusz. Tak więc Mariusz, biegnij. Tylko żeby teraz nie zlecieć, no. No chodź tutaj, pająk. Mariusz! Water polo on the pool. A tutaj dupa. No, no i co mam tutaj zrobić? Jezu, biegnij, 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 biegnij. Ło, dobra. Jak się wystraszyłem. Nie, ta gra jest spoko, naprawdę. Okej, no ty na pewno na mnie polecisz. Nawet nie udawaj, że będzie inaczej. Tak, tylko gdzie mam się przed tym schować? O kurde. Ale jajo, ale fuks. Ale funks. No dobra. Zdaję sobie z tego sprawę, ludziska, że na YouTube zapewne jest pierdylion. Zagrajmy w tą grę, które nie są tak lamerskie, bo ludzie tam wiedzą co robić. Ale tak jak mówię, ja to przechodzę po prostu na ślepo i staram się świetnie bawić. Tak więc no często będę zdychał, co tu wiele mówić. Nawet nie będę zaprzeczał. Dziabne herbatki, wasze zdrowie. Trochę kiepowato, że to jest takie rozmazane, wiecie? Grafika jest fajna, podoba mi się. Jest minimalistyczna, ale bardzo, bardzo klimatyczna, niezwykle fajna. Udźwiękowienie jest również minimalistyczne, ale także bardzo klimatyczne. Tyle tylko, że chciałbym, żeby była troszeczkę ostrzejsza. Gdyby była wersja HD, jakaś, nie wiem, bardziej podkoksana grafika. Co się dzieje znowu? Kolejny pająk, co wy macie z tymi pająkami? Aha, no to chyba nie tedy droga. No sorry, że ci przebiłem krocze, no ale wiesz, no bywa. No to co ja mam tutaj zrobić? Nie bardzo. Nie bardzo kminię. Ja pierdzielę, naprawdę. Ta gra jest tak potwornie krwawa, że zwłoki pająka będą mnie gonić. On ma jedną nogę, no zlitujcie się nad nim. Ych! To jest jeszcze bardziej ohydne niż poprzedni pająk. Ewidentnie muszę coś z nim zrobić, tylko... Nie wiem, wskoczyć na niego? Wystrzelisz mnie! Nie, raczej wątpię. No, pająk, ruchaj się! Wierzę w ciebie! I believe you can fly! I believe you can touch the sky! No i szlak. Oj, czujecie ten ból, kiedy martwy pająk nie chce robić tego, co chcecie? No muszę go tutaj jakoś, gada, zwabić, ale jak? A mogę go tak przesunąć? Nie mogę go tak... Wow. Boże, jaka ta gra jest krwawa. To mnie przeraża. Jezu! A, czyli pewnie to mogę teraz przeturlasić. Jeszcze to jest takie owłosione, och, chyda. Ale klimacik jest. No, tak czy inaczej, jeżeli jesteście młodsi, no to już widzicie, na czym ta gra polega, tak więc... Skrajnej młodzieży mówimy stanowcze, nie? Jest to gra dosyć krwawa.
i mroczna. I fajna. Bardzo mi się podoba póki co. Ptaszek. Czy ten ptaszek mi wydubi oczy? Nie wiem, zeżre mnie? Wygryzie mi odbyt? Coś w ten deseń? Zrzuci na mnie tą skrzynkę? Grzechu, głupie pytanie. Na pewno na ciebie zrzuci skrzynkę. Nie zrzucił. Dziwne. A tutaj martwe dziecko w innej skrzynce, czyli to muszą być jacyś kanibale. Dobra. Zobaczymy, co mnie tutaj czeka. Ha, ptaszek! Przygotuj się na kamasutrę! Wow! Dium! Dobra, przeżyłem, nie jest źle. Tak, więc połowiczny sukces. Na pewno chodziło o to, tylko jeszcze nie wiem po co. Aha, no to już wiem. No dobra. Widzę, że póki co twórcy gry mają nieźle nasrane w głowie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju pająki. Ciekaw jestem, czy inne podobne zwierzęta też się tutaj pojawią, typu, nie wiem, szczury albo jakieś mrówki. Czyli takie typowe zwierzęta, które budzą obrzydzenie. Okej. Wow. Jaka ta gra jest mroczna! Jak ja lubię takie mroczne gry! To jest właśnie stuprocentowo mój klimat. Uwielbiam mroczne, dekadenckie gry. Nie wiem czemu, jestem taki zboczony, mam taki fetysz. I to spadnie. No jestem niemalże pewien. Siema Ziętek, jestem Mariusz. Rozumiesz, taki Mariusz to ginie przez... przez głupotę swojego właściciela. No dobra, no spróbujmy. Aha. Tja. I... Okej, okay, no spoko. Ja tam miałem tą skrzynkę, nie? Ale ta skrzynka była poniżej tej... Chyba, żeby to ciało? A, wyczułem leszcza. Jaka ta gra jest makabryczna. Przepraszam, że się tak ciągle zachwycam, ale naprawdę czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie aż tak. Bo ta gra jest takim typowym mięsnym horrorem, jak Piła i tak dalej, tyle tylko, że troszeczkę mniej w niej mięsa, no bo nie jest aż tak realistyczna, prawda? Co to jest za robak? To jest coś w rodzaju maczużnika. To zatruło tamtego kolesia, pewnie dlatego się tak świecił i się utopił. Dobrze mówię? Chyba, że to jest coś w rodzaju... tego czegoś, co w Half-Life'ie wciąga ludzi. Okej, okay, nie wiem co zrobiłem, ale... ale żyję, więc chyba jest dobrze. Ewidentnie tutaj ludzie mają czułki, nie wiem czemu. Może to faktycznie jest coś w rodzaju jakiegoś grzyba maczużnika, który... zsyła zarodniki na głowę i potem przejmuje kontrolę. Nie chcę uchodzić za eksperta, no ale jestem ekspertem. Tem. Nie. O Boże. Jakie to jest złe. Aha, czyli nie mogę na te... Dobra, już kminię. Już będę wiedział. Mariusz, nie przejmuj się, my to ogarniemy. Stary, mówię ci. Stary, nie bój się. Ha, widzisz. Ma się tego intelekta. What? Twórcy, ale wy jesteście nie takie chamidła, takie po prostu takie obleśne, takie chamskie, takie zwierzęce wręcz, no takie wredne. Ugh. Czyli tutaj muszę wejść na to, co jest niżej, tak? Nie skomentuję tego. Dobra, dobra, Mariusz, nie krępuj się, ja to już ogarnę. Jesteś bezpieczny jak w banku, mówię ci to. Twoje życie jest po prostu... bezpieczne niczym w szwajcarskim banku. Nic ci nie grozi. What the flaming hell? Jeżeli zastanawiacie się, co to był to dźwięk soczystego facepalma. Zaraz, co to było? To było na górę, tak? No na górę, dobra. A to było na dół teraz. No widzisz, Mariusz, nawet szwajcarskie banki czasami zawodzą. Były czasami okradane w historii świata, więc wiesz, no... No, no... Bum, 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 bum.
No bywa, no. O kurde! O Jezus! Wy sobie ze mnie jaja robicie? Dobra, ale kminie o co chodzi. Muszę ich po prostu w te zapadnie ściągnąć. Mariusz, teraz to jest naprawdę 100% bezpieczeństwo, mówię ci. Mucha nie siądnie, jesteś bezpieczny jak w mojej kieszeni. Masz gwarant bezpieczeństwa. Nikt się nawet nie tyknie, mówię ci. Szlak. Dobra. Haha, widzisz ty wieprzu. Godward Odsum, jestem królem świata. Elegancja Francja. I co? Mówiłem ci, Mariusz. Ze mną nie zginiesz, chłopie. No, może za wyjątkiem ostatnich 40 razy, ale poza tym to ze mną nie zginiesz, chłopie. Okej, okay, no dobra, ale mogę jeszcze tutaj zejść. Tu jest drabina, ale tutaj coś jest. Jakieś takie nieco bardziej mechaniczne klimaty z tego co widzę. Coś podniosłem. To chyba o to chodziło. A i to się teraz podnosi, dobra, czyli muszę się spieszyć. Tu jest jakiś wózeczek. I see you. Jakby to powiedział Sauron. No co ty? No to po co mi to było? I door, czy ja tu o czymś nie wiem? No jest tu taki uskok skalny, no ale jak to mogę tam? Chyba, że tutaj mam przejść. A, door. Nie bardzo. Nie bardzo rozumiem, jak ten wózek mam tam przetaraskać, ale na razie zobaczę, co mi w ogóle daje ten mechanizm. Bo on coś daje, to jest pewne. Jeno co? Jeno co jajico? Biegnij tam, przeskakuj szybko, czymś spiesz się. Aha. Nie rozumiem. Jakim cudem mam tutaj zdążyć? Wszystko pięknie, tylko jak je mam ten wózek tutaj przytraskać? Dzieciak, dasz radę, tylko się rozpędź. No nie da rady. No co ci bajcep zmalał? Szlak, jak to zrobić? Tam nie ma nic. Tutaj go nie przeciągam. Faktycznie nie mam pojęcia, chyba że tutaj na dole coś będzie. No raczej mi się nie wydaje. Gówno, nic tu nie ma. Jak to? Co mam tutaj zrobić? Są dwa urządzenia, jest wózek, ale wózka nie da się przeciągnąć. Szlak, no jakby to... No tak to tutaj przecież nie przeskoczę. Muszę ten wózek tutaj przeprowadzić. Ha! Niezła zagwozdka. Z tego co widzę, nagrywam 36 minut, tak więc tutaj, na tej zagwozdce sobie skończymy. Tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że seria jako tako wam się podobała. Z mojej strony to tyle. No i cóż. Piszcie, czy wam się podoba przede wszystkim. I też napiszcie w komentarzach, ile razy zginąłem. Jestem bardzo ciekaw. Myślę, że to będzie oscylowało coś w okolicach, nie wiem, 20 razy? Tam mi się coś wydaje? Ale na pewno dużo ginąłem. Mariusz jest ze mną troszeczkę biedny, no ale co zrobić? Biedny musi być ktoś, żeby bogaty również mógł być ktoś. Na razie z mojej strony to tyle. Hej ludziska!